Hej! Co ty tu robisz? No, tutaj nie widziałaś mojego vloga? O matko, jeszcze nie zdążyłam zobaczyć. Chcesz kawy? Bo zaparzałam akurat. Tak, bardzo chętnie, bo wiesz, ja jestem na tym kursie dla edukatorów seksualnych i mam takie zadanie domowe, żeby porozmawiać ze swoimi przyjaciółkami. Okej. Lubię tematy trudne. Rozumiem, że o seksie. O zgodzie na seks i o stawianiu sobie granic. Więc moje pytanie, Elena, brzmi, czy kiedykolwiek miałaś taką sytuację, że jakiś facet zrobił coś wbrew tobie? Ja wiem, pewnie to ciebie nie dotyczy, ale... No, zdarzyło się. Okej. To było w liceum i upiłam się na imprezie. W sumie to ja tego faceta nawet nie pamiętam. Ja nie wiem, kto to był. Ale co się stało? Zasnęłam na jakimś łóżku czy coś i... No po prostu obudziłam się i on się dobierał do mnie. Ja próbowałam go odepchnąć, no ale on mówił, że ja sama chciałam, że no wiesz. Jezu, Lena, dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? No, wstydziłam się, no. No ale to jemu powinno być wstyd, a nie tobie. Teraz to wiem, tylko że ja... Ja nie pamiętam, czy ja rzeczywiście chciałam, czy może go prowokowałam. No, ty go prowokowałaś przecież właśnie przed tobą, jakiś straszny typ. Wtedy nie było edukatorów seksualnych i nikt mi o tym nie powiedział. No wiem. Teraz to wiem. Ja myślałam, że tylko mi się to przydarzyło. Pamiętasz?